Cześć, z tej strony ja, witajcie w Wartanderze. Przed Wami foczka EW190A1, czyli pierwsza foka, jaką teraz mamy. Pomyślałem sobie, że pokażę również ją. Ogólnie jestem fanem foczek. Bardzo fajnie się nimi lata. Całkiem ciekawie uzbrojone. No to akurat nie ma jakiegoś może mega silnego uzbrojenia, chociaż to jest mylące. Dużym plusem jest to, że ta foka ma 4000 pestek do karabinków i może prowadzić długi ostrzał, a to nie są z kolei takie wcale słabe karabinki. Trochę szkoda, że do działek jest tylko 60 na działko, no ale co zrobić? Atakujemy sobie pana T-47D, czyli Thunderbolcik. To jest całkiem niezła maszyna, ale tutaj ktoś nie za bardzo wie, jak nią latać. Zobaczcie, ile zbiera ta maszynka. I dalej nie ma kryta, naprawdę bardzo twardy samolot. No cóż, trzeba będzie nad nim popracować. Nowe nawet siódemeczki, fantastyczny dźwięk. Dobrze, że jest dużo ammo, można sobie tyrkać do woli. O, jeszcze jedna akcja na Thunderbolta. Nie, dobra. Zostawimy go, bo już bez przesady dostał tyle ołowiu, że mu starczy. A tego Hellcata jeszcze postaramy się wziąć na cel, zobaczymy, co z tego będzie. Mam kolejne P-47 za nami. No, zaliczyło nam tego świetnie. Hellcat się rozbił, więc sobie z nim nie powalczyliśmy i teraz robimy unik przed tą naszą P-47 z tyłu i szybko trzeba prostować samolot, żeby uciec spod ostrzału. Teraz jakby nas gonił, ale gdzieś go wywiało, zrezygnował. Tutaj nas kilku jest, więc się odczepi. Ok. Pójdziemy w dół, nabierzemy prędkości, foki uwiewają. Dobry speed, właśnie ponad 400, to jest to, co foczki lubią najbardziej. A idzie z nami, kurczę, na Hedona. Nie bardzo chcemy tracić samolot. Jeszcze byśmy się rozwalili, P-47 jest naprawdę twarda. Chyba dostał w coś, że tak poszedł w dół. O, rozwalił się. Coś musiał go wanąć. Tutaj czasem ktoś dostaje jakiegoś kryta, gra nawet tego nie pokaże. Nie wiem, czy to bug, czy po prostu już część krytów nie jest odnotowywana. No, tak czy siak, całkiem fajnie. Jesteśmy akurat w tej bitwie zabójcą Thunderboltów. No, aż dziw, bo ten samolot może mieć przewagę nad naszą foką, zwłaszcza jak się porządnie rozbuja. On też je uwielbia duże prędkości i na nich właśnie powinien bazować Thunderbolcik. No ale to, jak oglądacie mój kanał, to już wiecie, pokazywałem Thunderbolta, jak nim należy latać. Szukamy następnej zwierzyny. Teraz będziemy pyrkać tylko z siódemeczek, więc trzeba będzie atakować dosyć blisko, żeby był jakiś konkretny efekt. Siódemki z daleka są właściwie niewiele robią, może tak, tylko na naprawdę kruche samolot coś możemy zrobić. A B-Fighter nie jest kruchą maszyną, co to nie. No proszę, jeszcze mamy PBJ-a, to też nie jest krucha maszynka. Spróbujemy go wziąć na cel, a potem ewentualnie na tego B-Fightera. Dobra, ją trzeba szybko, każdego bombowca trzeba zawsze szybciutko. Bardziej, że no właśnie, nastawi nam się tyłkiem i to jest niebezpieczne. Więc 540 to dobra prędkość. Fajnie, że się skupił tutaj na kimś. No i grzejemy. Ach, elegancko. No to jest właśnie plus tej amunicji. 7,7 nieźle podpalają na uniwersalce.
a nawet i bez uniwersalki. Tam jest troszkę tych pocisków właśnie zapalających i jak leci tego tak dużo, to naprawdę efekt jest właśnie fajny, bo często jak ładujemy dużo w jakiś samolot, to go podpalamy. To nie są to Browningi 12.7, one podpalają znacznie szybciej, ale też nie jest złe. Ja tam lubię podpałki, każda podpałka to jakiś plus. A tutaj ten gościu, aha, tutaj niżej leciał, bo jakiś go rozwalił. Został tylko B-Fighter i po bitwie, cóż, szybko poszło, dobra klepka. A samolot bardzo fajny, na drugim tierze fajnie, że go dostali Niemcy już jakiś czas temu i fajnie, że dostali kolejną wersję Foki, którą po tej bitwie pewnie odblokuję. Później będę pokazywał, to z najnowszego patcha, ona już jest naprawdę masakrycznie fajnie uzbrojona, tak jak A8 chyba, tylko oczywiście ma inne działka. Mówię pod względem amunicji. No to musi być naprawdę groźny przeciwnik, bo tutaj widzicie, są dwa działka i cztery karabinki, jest całkiem fajnie. A amunicji do działek naprawdę mało, a w tej następnej poce będzie i dwa działka więcej, i amunicji cztery, czy no, gdzieś cztery, czy może nawet pięć razy więcej. Dlatego no, powinna być już mega groźna, zwłaszcza na tych losowaniach, bo to ten sam rating tu jest 3.3, a następna foka też ma 3.3. Więc cóż, tylko grać, tym bardziej, że ta foka się o wiele mniej grzeje niż jej późniejsze siostrzyczki. I wydaje mi się też, że całkiem fajnie się spina. Nie wiem, może to takie wrażenie odniosłem, a może po prostu dlatego też, że przeciwnicy tutaj są inni, inne samoloty. No wiadomo, inny rating, więc porównuje się z czym innym. W każdym razie ogólnie jesteśmy dosyć wysoko i to jest naprawdę milutkie. Jest A4, super. A będziemy tutaj dalej Ho sobie wynajdywać. To też jest bardzo ciekawy samolot, który będę chciał oblatać w najbliższej przyszłości. No tutaj co, dużo punktów jest, więc pewnie dwie rzeczy sobie odblokujemy. Przepustnica jest też fajna, ale ją chyba na końcu weźmiemy sobie nowe pestki. Oczywiście kupić będzie można na samym końcu. Nowe pestki po szycie, żeby być twardszym. Foki nie są jakieś mega wytrzymałe na ostrzał, dlatego przyda się każde wzmocnienie. No i tyle, dokupujemy wszystko, voila, ole. Dobra, mam nadzieję, że film wam się podobał. Ta foczka naprawdę jest ciekawa i godna polecenia. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej.